Cześć, tu Marcin Wytrążek. Witam bardzo serdecznie. Chciałbym dzisiaj omówić, w jaki sposób wykonać masaż tkanek głębokich ścięgna Achillesa. Zapraszam. To jest może dosyć oczywiste, ale zawsze gdzieś warto przyjrzeć się temu, jak wygląda ścięgno Achillesa. To nie jest krótkie ścięgno. Tak jak niejednokrotnie palpujemy już żywego człowieka, to jest takie wrażenie, że ścięgno Achillesa to jest tylko ta dolna część tych struktur na tylnej stronie podłudzia, a tak do końca nie jest. Zauważ, jak długie jest ścięgno Achillesa i sięga właściwie do połowy długości łydki. Oczywiście różnie to bywa u różnych osób, więc musisz zawsze spojrzeć sobie u danego pacjenta, danego klienta, z którym pracujesz, w którym miejscu kończy się ścięgno Achillesa, a w którym miejscu zaczyna się brzusiec. Z racji tego, że tutaj ta praca z brzuścem, czy przejściem ścięgna w brzusiec będzie bardzo istotna. Zauważ też, że pod ścięgnem Achillesa znajduje się brzusiec mięśnia płaszczkowatego. Więc pracując ze ścięgnem Achillesa, nie do końca pracujemy tylko i wyłącznie z samym ścięgnem. Stąd są osoby, które będą stały w opozycji do masowania ścięgna i będą mówiły, że nie ma to najmniejszego sensu, ponieważ nie możemy uzyskać wiele zmian w samym ścięgnie. I tak rzeczywiście może być, niejednokrotnie przy uszkodzeniach ścięgna. Sama praca masażem może być niewystarczająca do uzyskania zmian. Natomiast no, nigdy pojedyncza technika nie jest wystarczająca i zawsze warto rozważyć pracę nad wieloma różnymi elementami. Tutaj też nie do końca pracujemy ze ścięgnem Achillesa. Ja pokazuję tutaj Tobie na modelu, jak potencjalnie wygląda struktura, nad którą będziemy się znajdowali. Nigdy nie pracujemy tylko i wyłącznie ze ścięgnem Achillesa. Wszystkie te tkanki są pokryte powięzią powierzchowną i powięzią głęboką. Tu odsyłam do filmu z anatomii sekcyjnej, gdzie przedstawiam, jak wygląda podudzie bardziej rzeczywiście, albo może bliżej rzeczywistości na poziomie powięzi głębokiej, kiedy te wszystkie struktury, które tutaj widzisz, są zakryte powięzią głęboką. Nie do końca właśnie będziemy pracowali tylko i wyłącznie ze ścięgnem. Już będzie praca z mięśniem płaszczkowatym, czy ze strukturami zarówno po stronie bocznej, jak i po stronie przyśrodkowej. Więc zauważ, że te przestrzenie zakostkowe to będą przestrzenie, które koniecznie muszą być opracowywane, kiedy myślimy o ścięgnie Achillesa. Więc nie będzie tylko do końca pracy z tym elementem, ale będzie praca z tym elementem, który tutaj uchodzi za jakąś próżnię, czyli za jakąś przestrzeń pustą. To jest mnóstwo luźnej tkanki łącznej, mnóstwo tkanki łącznej, powięzi głębokiej, troczków i tak dalej, które ciągną się jeszcze powyżej. Więc zauważ, że troczki to nie są tylko te paski łączące elementy kostne, tylko to są zgrubienia powięzi głębokiej, które ciągle mają swoją kontynuację idąc powyżej. Więc chcąc nie chcąc za chwilę, z dużą ostrożnością, ale będziemy pracowali z tymi strukturami pod ścięgnem Achillesa, obok ścięgna Achillesa, zarówno od strony przyśrodkowej, jak i od strony bocznej. Jeżeli rozważamy boczną stronę, to zauważ, że tu są mięśnie strzałkowe i w dolnej części będzie mięsień strzałkowy krótki, czy jeszcze ścięgno mięśnia strzałkowego długiego, a po drugiej stronie będą głębokie zginacze stawu skokowego, czy głębokie zginacze stopy. Stąd pracujemy nad uwolnieniem ścięgna Achillesa, może nad poprawą ślizgu tych wszystkich tkanek w tej okolicy, więc sobie pozwolę to wyjąć. Raczej będziemy pracowali nad tym, żeby to się lepiej ślizgało, lepiej i swobodniej poruszało względem siebie. I finalnie, chociaż film nazywa się pracą ze ścięgnem Achillesa, to ścięgno Achillesa jest tylko obszarem, nad którym się skupiamy, a tak de facto nasze myślenie powinno być, myślenie i działanie powinno być rozszerzone o wiele więcej struktur. Ważny element pracy w masażu tkanek głębokich to jest nasza postawa, stąd staraj się zawsze pilnować własnej sylwetki, prostych pleców, pracy gdzieś z nóg. Mimo że jest to praca siedząca, to ona gdzieś powinna się odbywać ze stóp, z bioder, a nie tylko i wyłącznie na siedząco
z przygarbienia i siłą rąk. Więc tutaj masaż jest silnie wykonywany, ale przez to, że używamy ciężaru własnego ciała. Ułożenie pacjenta w taki sposób, żeby można było z automatu przejść może do pracy nad stopą i czy wykonywać swobodnie, wykonywać zgięcie grzbietowe stopy, bo masaż tkanek głębokich to nie będzie tylko bierne poruszanie tkankami, ale także aktywizowanie pacjenta czy działanie na tkankach, które są jednocześnie poruszane. Więc pierwsza rzecz to przyjrzyj się, gdzie jest ścięgno Achillesa, aczkolwiek, tak jak powiedziałem, nie przywiązuj się do końca dokładnie co do granic tej struktury, z racji tego, że będziesz musiał pracować, czy musiała pracować także pod ścięgnem Achillesa, także na tkankach w okolicy pięty, czy na samym brzuszcu mięśnia. Nie zapominaj, że samo w sobie ścięgno Achillesa jest strukturą niekurczliwą i ono się będzie poruszało tylko i wyłącznie dzięki temu, że pracuje mięsień brzuchaty czy mięsień płaszczkowaty. Po wstępnym wykonaniu palpacji, czyli struktur wszystkich, tak jak wspomniałem, z samego ścięgna Achillesa, na ile ono jest sztywne, na ile ono jest mobilne, i struktur przyległych, czyli jak wygląda mięsień strzałkowy, czy mięśnie strzałkowe, jak wygląda mięsień brzuchaty łydki, czy jak wygląda pod spodem mięsień płaszczkowaty, będzie można przejść do masażu tych struktur. Z jednej strony bardzo fajna rzecz zawsze, to jest globalne rozpracowanie tkanek, nad którymi pracujemy, więc nie tylko ścięgno Achillesa, tak jak wspomniałem, ale przejdziemy przez całą tylną stronę podudzia. Więc mięsień brzuchaty łydki i tu powolutku można dodawać do tego ruchu biernego, czy za chwilę dodamy ruchu czynnego. Zawsze warto tu użyć pięści czy różnych narzędzi. Pamiętaj, w masażu tkanek głębokich można używać różnych narzędzi w zależności od potrzeb i w zależności od tego, jakie są Twoje preferencje. Nie zawsze dla każdego w danej części ciała wygodnie jest masować pięścią, czy nie każdemu jest wygodnie i swobodnie używać łokcia czy przedramienia do masażu. Więc zawsze pamiętaj, narzędzie dobieramy w zależności od sytuacji klinicznej i od własnych upodobań czy własnych możliwości technicznych, a nie obligatoryjnie wykonujemy zawsze przedramię, zawsze pięść, zawsze kostki i tak dalej. Mięśnie strzałkowe, powoli przechodzimy do tej dolnej części już, więc rozpracowywaliśmy podudzie, zawsze można powiedzieć, że za mało i zawsze można było troszeczkę więcej się skupić na strukturach powiązanych, czyli przemasować cały mięsień brzuchaty łydki dokładnie. Natomiast teraz bym chciał się skupić właśnie na omówieniu tej okolicy dookoła ścięgna, bo to się gdzieś wydaje dosyć oczywiste, a z drugiej strony później do końca tak nie jest. To, co obserwuję ucząc, że wielu z nas nie ma tej świadomości, co się znajduje w tej okolicy pomiędzy kostką a ścięgnem. Więc zawsze warto tutaj przyjrzeć się temu, że na kości strzałkowej z tyłu, tuż przy ścięgnie Achillesa, już można powiedzieć, tutaj gdzie jestem, mamy brzusiec mięśnia strzałkowego krótkiego. Więc weź pod uwagę, że czasami przy drobniejszej osobie można użyć tu będzie kciuków, może użyć palców, czy opuszkami palców przemasować mięsień strzałkowy i tu też można w różny sposób wchodzić w te tkanki. Czyli mogę wchodzić bardziej pod ścięgno Achillesa, mogę wchodzić bardziej na to ścięgno strzałkowego długiego, czy na brzusiec mięśnia strzałkowego krótkiego. Więc w różny sposób można do tych tkanek podejść, sugerując się restrykcjami, czyli ograniczeniami przesuwalności tkanek. Więc wyszukuj sztywności i powolutku wchodź w te tkanki. Dobrze jest też wykonywać pracę obustronnie, czyli ja teraz pokazuję do kamery lewą stronę i skupiam się na lewej stronie, ale niejednokrotnie jest dobrze wykonać pracę zarówno po jednej stronie, jak i po drugiej stronie. Czyli lewa moja ręka pracuje nad mięśniami strzałkowymi, czy przestrzenią między Achillesem a mięśniami strzałkowymi, kością strzałkową. Prawa ręka natomiast będzie pracowała już tą przestrzenią zakostkową, przyśrodkową, czyli ze strukturami i ścięgnami głębokich zginaczy stopy. Możesz też masować samo ścięgno i pracować nad samym ścięgnem. Oczywiście, jeżeli jest jakiś stan zapalny, to tym bardziej, czy podrażnienie, może jakieś uszkodzenie, to tym bardziej, czy pracujesz może
w sytuacji jakiejś pooperacyjnej, to tym bardziej może jakaś praca pośrednia, nie wchodzenie bezpośrednio w ścięgno będzie korzystna. Natomiast jeżeli samo ścięgno nie jest jakoś bardzo tkliwe, nie jest jakoś bardzo obolałe, jest po prostu sztywne, to możesz starać się dosyć śmiało wchodzić w ścięgno Achillesa. Zawsze obserwuj reakcję pacjenta, patrz na ile pacjent odczuwa to pozytywnie, a na ile to już jest brutalne. I pamiętaj, że masaż tkanek głębokich wcale nie jest brutalną formą pracy. Jest dosyć intensywną, dosyć mocną formą pracy, ale nigdy nie może skupiać się na tym, żeby była bardzo bolesna, bo jeżeli pracujemy nad funkcją, nad swobodą ruchu, no to ciężko pracować nad funkcją i swobodą ruchu. W momencie, kiedy pacjent wykręca się z bólu, obronnie się napina przed naszymi technikami, więc zawsze musi być swoboda. Dosyć mocno, ale jednocześnie swobodnie. Tak jak wspominałem, weź pod uwagę, że tutaj pod samym ścięgnem byś mogła napiąć stopę do dołu, czy nacisnąć, nie, w drugą stronę stopę, w drugą stopę, mocno, mocno, że mamy ścięgno Achillesa, tu jest widoczny mięsień brzuchaty łydki, to tutaj mamy brzusiec mięśnia płaszczkowatego, dobra, i luźno, że będąc jeszcze nad ścięgnem Achillesa, na ścięgnie Achillesa, de facto dosyć intensywnie pracujemy nad silnie wczepiającym się mięśniem płaszczkowatym w to ścięgno Achillesa. Więc można powiedzieć, że jesteśmy na ścięgnie Achillesa albo, że właściwie przez ścięgno Achillesa masujemy mięsień płaszczkowaty. Teraz będziemy wykonywali pracę z ruchem czynnym, więc wjeżdżam w te przestrzenie zakostkową boczną i zakostkową przyśrodkową i teraz jakbyś mogła podciągać stopę, czyli wykonywać taki ruch, nie? Czyli zgięcia grzbietowego, dobra? I luźno, swobodnie, czyli najpierw instruujemy pacjenta, w jaki sposób ma pracować, zawsze też instruujemy co do odczuć, że jeżeli będziemy robili to zbyt intensywnie, zbyt mocno, to żeby dał znać, że nie odczuwa rozciągania, bo w czasie masażu pacjent powinien odczuwać delikatne uczucie rozciągania, jakiegoś uwalniania tkanek, takie specyficzne wrażenia, ale na pewno nie intensywny ból. Może się okazać, że będzie wygodnie kciukami, ja teraz popróbuję kciukami, ok, i zgięcie grzbietowe stopy, powolutku, czyli my pracujemy powoli nad tkankami, milimetr po milimetrze, poprawiając ich przesuwalność. Pacjent w tym czasie milimetr po milimetrze wykonuje zgięcie grzbietowe stopy. Ostrożnie z używaniem kciuków, natomiast tam, gdzie nie musi to być wykonywane dużą siłą, czyli ja nie obciążam swoich kciuków mocno, nie bój się ich używać. Niektórzy bardzo ortodoksyjnie podchodzą w masażu tkanek głębokich do używania kciuków, mówiąc, że żeby ich nie używać. Natomiast jak spojrzysz teraz na tą sytuację, gdzie ścięgno Achillesa nie jest jakieś wielkie i łydka nie jest masywna, to kciuk zdecydowanie pozwala na dokładne rozpracowywanie tkanek. I ja wykonuję i powolutku jest ruch zgięcia grzbietowego. Można też czasami pacjenta obolałego, czy pacjenta właśnie pourazowego jakiegoś, lekko prowadzić, czyli z jednej strony pracować z tymi tkankami, teraz będę po przyśrodkowej stronie, a z drugiej strony prosić o zgięcie grzbietowe i jednocześnie pomagając w wykonaniu tego zgięcia grzbietowego, więc wchodzę w tkanki, delikatnie wtapiam się w te tkanki, staram się poprawić ich przesuwalność, pamiętaj, że nie ślizgamy się, tylko wybieramy barierę tkankową, prosimy o wykonanie zgięcia grzbietowego, i jednocześnie ułatwiamy wykonanie tego zgięcia grzbietowego, bo weź pod uwagę, że pacjent jakiś pourazowy no może nie mieć dużej siły po stronie antagonistów i ten ruch może nie być taki płynny, jeżeli będzie wykonywany samodzielnie. Innym narzędziem, z wyboru oczywiście, nie zawsze pasuje, nie zawsze może być dobrym, są kostki, czyli paliczki środkowe, powierzchnie grzbietowe, przyłóż, zobacz, czy pasują, czy nie jest tak, że nie potrafisz łagodnie przyłożyć i tylko się wbijasz w ścięgno, w obolałe ścięgno. Przyłóż to narzędzie i powolutku wykonuj masaż. Znowu można poprosić o czynność aktywnie zgięcia grzbietowego stopy. Czyli kostki, wtopienie, powolna praca. Wygodny wariant pracy to jest też
przy zgiętej kończynie dolnej w stawie kolanowym, z racji tego, że troszeczkę inaczej się układają struktury, z racji tego, że mięsień brzuchaty łydki jest ustawiony w większym skróceniu niż w tamtej pozycji. Zresztą do pozycji się nie przywiązuj, dostosuj ją do możliwości klinicznych, do tego, w jaki sposób pacjent, do tego, w jaki sposób pacjenta struktury się poruszają, więc czasami może być tak, że nie będziesz wykonywać tej pracy przy wyprostowanym stawie kolanowym, tak jak ja to robiłem, tylko podłożysz też wałek pod staw skokowy. Ja troszeczkę na potrzeby nagrywania jestem w taki sposób ustawiony. Niejednokrotnie fajne może być ułożenie stopy pacjenta pod pachą i wykonywanie zgięcia grzbietowego stopy w ten sposób, więc jest to bardzo wygodna technika i chwyt pozwalający na intensywne wprowadzanie zgięcia grzbietowego stopy bez jakiegoś większego wysiłku. A tutaj praca nad ścięgnem Achillesa, nad tymi tkankami dookoła ścięgna Achillesa jest wykonywana poprzez palce, poprzez opuszki palców. Nie przywiązuj się też do ilości ruchów, ilości powtórzeń. Różne czynniki decydują o tym, jak długo pracować, ile w danym obszarze pracować, więc czasami jest lepiej zrobić mniej niż za dużo. Z drugiej strony, w przypadku wielu osób, tej pracy jest potrzeba więcej niż tylko jedno przemasowanie czy jedno rozmasowanie tej okolicy. I weź pod uwagę, że na danej sesji pacjent czy organizm pacjenta nie jest w stanie przyjąć zbyt wiele. Więc weź pod uwagę, że w wielu sytuacjach klinicznych nie jesteś w stanie usunąć wszystkich restrykcji tylko i wyłącznie na jednej sesji. Myślę, że dobry czas to jest około 15-20 minut, poświęcając na tylną stronę podudzia, na te struktury dookoła ścięgna Achillesa, ale też przy okazji, tak jak mówiłem, może trochę wejść na stopę czy na stronę antagonistyczną. To tyle na temat masażu ścięgna Achillesa. Z pewnością można by było wymyśleć jeszcze więcej technik, więcej różnych chwytów, więc jakby weź pod uwagę, że masaż tkanek głębokich jest w pewien sposób nieskończony i można by było w różnych konfiguracjach ten masaż wykonywać od boku, od przyśrodkowej strony, analizując także tkanki dookoła pięty i tak dalej. Mam nadzieję, że materiał przydatny. Jeżeli tak, to łapka w górę i do zobaczenia.